project has been an incredible experience for me because it was a very nice time for me to use the scrapyard as a very interesting inspiration for my illusions. I'm a very versatile professional makeup artist specializing in illusion makeup, and I always like to do new concepts and new ideas. Sceneria jest iście filmowa, więc dla fotografa myślę, że jest to ogromne wyzwanie, ale też bardzo duży zaszczyt i przyjemność, więc cieszę się, że mogę tu być. Należało wymyśleć coś wyjątkowego na dziesięciolecie. To invite me to do a calendar with the scrapyard. I was very excited to come here to execute new ideas inspired by the scrapyard. So it's been a great experience. I'll live each second like my final day. You can't take that away. Piękne stroje stworzyła dla nas pani Anna Kubisz, która zajmuje się właśnie tworzeniem strojów recyklingowych Zero Waste. Wszystkie rzeczy do stworzenia tych strojów zostały wzięte właśnie z naszego zamówiska, zostały one wysłane przez nas. Bez recyklingu no, nie potrafilibyśmy normalnie funkcjonować. Chcieliśmy pokazać, że branża złomowa to nie tylko te brzydkie góry złomu czy tam złomowiska, ale też złom może inspirować. No i stąd też akurat pomysł z kalendarzem i z kontynuacją tego kalendarza. Jak wojna wybuchła, to staramy się jak możemy pomagać Ukrainie. No i teraz też środki ze sprzedaży i kalendarza, i zdjęć, które będą w dużym formacie wywołane z kalendarza, będą też przeznaczone na licytację i na Ukrainę, a konkretnie na dzieci z sierocińca. No niestety podczas wojny, z tego co słyszeliśmy, to ponad 500 dzieci trafiło do sierocińca. Jest to ogromne wyróżnienie móc łączyć sztukę naprawdę z chęcią pomocy. Tutaj ogromne szapoba i ukłony w kierunku właścicieli, bo to tylko dzięki nim tak naprawdę mamy możliwość realizować ten projekt i tym samym właśnie pomagać.